Path of Exile 2 ma aktualnie swoje budki podczas trwającego Tokyo Game Show i tak naprawdę każdy, kto jest na evencie, jeżeli chce mu się stać w kolejce, to może podejść no i zagrać w najnowsze dzieło Grinding Gear Games i tak naprawdę zagrać najpewniej w build, który zobaczymy podczas startu Early Accessu. Dodatkowo, jak często bywa przy okazji takich eventów, pojawiają się również wywiady z twórcami gry przeprowadzane przez jakichś dziennikarzy albo organizatorów eventów. I jeden z nich został przeprowadzony z Jonathanem Rogersem, czyli tak naprawdę z jednym z założycieli studia Grinding Gear Games, zaś drugi jest takim bardziej wrażeniem dziennikarza, który miał okazję ograć Path of Exile 2 i przy okazji krótkiej rozmowy z nim oraz z Trevorem Gammonem, który jest console game directorem dla Path of Exile 2. Jest dość spora część informacji, która, nie chcę powiedzieć, się pokrywa, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś śledził na bieżąco rozwój Path of Exile, no to pewnie sporą część tych informacji mimo wszystko zna i się o nich dowiedział. Aczkolwiek są też pewne informacje, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy, ale no wolę na wszelki wypadek raczej inaczej ostrzec, żeby potem nie było niespodzianek, że ktoś w sumie obejrzy ten materiał i uzna, kurwa, no w sumie wiedziałem to wszystko. Więc to jest, myślę, taki bardziej materiał skierowany dla ludzi, którzy nie do końca jeszcze śledzą Path of Exile 2 i chcą się dowiedzieć czegoś ciekawego o grze. Chociaż, jeżeli chodzi o Early Access, o którym sobie porozmawiamy, dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy, które nie zostały wspomniane nigdy wcześniej, a właśnie zostały poruszone po raz pierwszy na Tokyo Game Show. I wspomnę też już dla takiej całkowitej, powiedzmy, transparentności z wami. Jak się pewnie domyślacie, nie znam japońskiego, kojarzę jakieś tam pojedyncze słówka, no ale czytać na przykład totalnie nie umiem, więc musiałem się posłużyć jakimiś translatorami. Próbowałem Google tłumacza, próbowałem tłumaczeń jakby takiego, wiecie, funkcji różnych przeglądarek do tłumaczenia stron, próbowałem DeepL Translatora, próbowałem również czatu GPT i właśnie to czat GPT w wersji 4.0 mam wrażenie, że dał mi najlepsze wyniki. Kiedy porównywałem te różne tłumaczenia, to miałem wrażenie, że jest najbardziej kompletny, w rzeczach, które się pokrywały, też się jakby pokrywały w czacie GPT, więc no oczywiście nie ma gwarancji i nie dam wam głowy ręki uciąć sobie, że czat GPT to przetłumaczył bezbłędnie, ale mam wrażenie, że naprawdę zrobił dobrą robotę, no ale jeżeli pojawią się jakiekolwiek błędy, to najmocniej przepraszam. Jednak już nie przedłużając, jednym z pierwszych pytań tak naprawdę, jakie padło podczas tego wywiadu, to było tak naprawdę o taki główny gameplay samego Path of Exile 2 i jakby zmian Path of Exile 2 względem jedynki, jakby ten przerobiony combat system, nieco inne podejście do wyzwania, czy twórcy jakoś odniosą się do tego, że dużo osób mówi o tym, że gra teraz się wydaje taka powolna, ślamazarna wręcz zostało użyte słowo, ale myślę, że do tego przejdziemy sobie potem i zaczniemy właśnie od tego, o czym wspomniałem nieco wcześniej, czyli o Early Accessie, ponieważ to na pewno najwięcej osób interesuje i tak jak mówiłem, podczas Tokyo Game Show dowiedzieliśmy się informacji, których no nie widzieliśmy i o których nie słyszeliśmy nigdy wcześniej dotyczących Early Accessu. Tak więc potwierdzone już jest na 100%, że dostęp do Early Access będzie płatny. Większość osób się raczej tego spodziewała i raczej wszyscy się nastawiali na to, że będzie to płatny ten Early Access, no ale niektórzy się jeszcze łudzili, że będzie darmowy. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie to będzie i w tej kwestii nadal są jedynie domysły i analizy tego, jak to wyglądało w PoE 1. O ile można się kłócić, że szansa na to jest spora, że faktycznie będzie to jakaś jednorazowa opłata, kupienie supporter packa lub jeżeli wydaliście określoną kwotę w Path of Exile 1, to dostaniecie ten dostęp, to raz jeszcze zaznaczę, że aktualnie nie ma potwierdzenia, w jaki sposób będzie można kupić dostęp do Early Access PoE 2 i ile będzie on kosztował. Jeżeli jakiś twórca w internecie twierdzi, że jest inaczej, no to niestety robi was po prostu w chuja. Nie znamy ceny ani formy płatności, że tak to nazwę, wiemy tylko, że po prostu będzie płatne. Sam Early Access, jak wszyscy najpewniej wiemy, wystartuje 15 listopada i wbrew temu, co było mówione i krążyło po internecie, nie będziemy mieli w nim dostępu do wszystkich aktów. Twórcy na początku gdzieś tam wspominali, że będzie od razu 6 aktów, potem chyba się z tego wycofali i mówili, że będzie 5 aktów. Teraz już wiemy z tych wywiadów najnowszych po Tokyo Game Show, że będziemy mieli dostęp do jedynie 3 aktów oraz do części endgame'owego kontentu. Twórcy nie chcieli podać dziennikarzowi dokładnej ramy czasowej i dokładnych planów na rozwój gry, bo jak twierdzą, będą analizować feedback graczy zarówno nadal to robią z zamkniętych bet, jak i z samych wrażeń, co prawda krótkich, ale jednak z Tokyo Game Show oraz już z samego Early Accessu i to dla nich będzie największy priorytet, aby po prostu do tej reakcji społeczności dostosowywać to, co się dzieje po prostu w grze. Nauczyli się po prostu po Path of Exile 1, że jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia takiej gry jest to, aby po prostu umieć się dostosować do aktualnych potrzeb tej gry. Ale mimo to Gammon wspomniał, że pierwotnie zakładali, że ukończenie wszystkich aktów od momentu startu Early Accessu powinno im zająć około 6 miesięcy.
Większość kontentów w brakujących aktach jest już podobno gotowa, nawet zakładając, że będą musieli dostosować część rzeczy pod feedback graczy z Early Accessu, to nie wydaje im się, żeby ten czas mógł się jakoś znacząco wydłużyć. Także jeżeli chodzi o Early Access, no to wiemy już sporo, dla niektórych może być zawodem, że będą tylko te trzy akty, dla mnie w sumie początkowo też tak było, ale z drugiej strony dzięki temu mam takie wrażenie, że kurczę, przynajmniej jak kupię ten Early Access, dostęp do tego Early Accessu, to przynajmniej nie będzie czegoś takiego, że tak naprawdę kiedy ta gra wyjdzie, no to znowu tą kampanię w pewnym sensie będę grał dokładnie w ten sam sposób, znowu będę musiał robić to samo, tylko będę miał, nie wiem, na przykład więcej klas dostępnych, no bo klasy chyba też będziemy mieli ograniczone, tylko po prostu faktycznie dojdą mi te trzy nowe akty w międzyczasie, a może będą, nie wiem, w trakcie Early Accessu pojedynczo wypuszczać te akty, zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie mamy informacji na ten temat, no i pozostaje nam tak naprawdę tylko czekać, żeby dowiedzieć się w jakiej formie i ile musimy zapłacić, żeby dostęp do tego Early Accessu dostać. I oczywiście przypomnę, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo takie głosy również widziałem parę razy, że się pojawiały. Early Access, o ile jest płatny, to nie znaczy, że gra jest płatna. Jeżeli ktoś będzie chciał zagrać Path of Exile na premierę, to jak najbardziej gra wtedy będzie darmowa. Jedynie jeżeli chcemy zagrać wczesny dostęp, no to będziemy musieli zapłacić. Wróćmy jednak do tego, od czego chciałem zacząć ten materiał, gdyby nie wzmianka o Early Accessie, czyli właśnie to pytanie, które padło na samym początku wywiadów, czyli kombat, tempo rozgrywki i ogólnie akcja w całej grze. Twórcy ogólnie przyznali, że zdecydowanie największą zmianą pomiędzy grami jest sam kombat, co chyba widać i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę i to był tak naprawdę główny powód, dla którego w ogóle Path of Exile 2 stało się finalnie oddzielną grą, a nie rozszerzeniem do Path of Exile 1. Uznali po prostu, że tak im się podoba ten nowy styl walki, jaki wymyślili, że to jest warte tego, aby PoE 2 było pełnoprawnym tytułem i naprawdę sporo siły przerobowej poszło właśnie w ten aspekt. I o dziwo z tego, co zauważyli zarówno po Closed Becie, jak i na tym, co się dzieje na samych targach Tokyo Game Show, to ludzie, którzy wcześniej nie grali w PoE 1, szybciej byli w stanie opanować nowy system walki. Ludzie, którzy podchodzili i mówili, że grali już na przykład Path of Exile 1, mieli o wiele większe trudności z zaadaptowaniem się do nowego gameplayu. I szczerze w sumie mnie to osobiście jakoś bardzo nie dziwi, bo ja pamiętam jak po raz pierwszy grałem w Sekiro i miałem momentami takie przemyślenie, że kurde, mam wrażenie, że pod niektórymi aspektami ludzie, którzy nigdy nie grali w Soulsy inne, nie mają pewnych nawyków wyrobionych latami w grania Souls-like'i, mają nieco łatwiejsze podejście do Sekiro, bo nie popełniają jakby właśnie takie błędów, które są czymś, czego się wyuczyli bardzo mocno w przeszłości i czego im się bardzo trudno wyzbyć teraz. I mam wrażenie, że z Path of Exile 2 może być podobne, że po prostu ludzie, którzy mają tysiące godzin w PoE 1, przynajmniej na początku, bo jestem niemalże pewien, że dość szybko, kiedy załapią ten nowy system, no to jednak ta wiedza, którą mieli w PoE 1, bardzo pozwoli im prześcignąć, nazwijmy to tak, graczy, którzy nie mieli doświadczenia z jedynką, no to jednak faktycznie na początku mogą mieć problemy z pewnym wyzbyciem się pewnych nawyków, z zaakceptowaniem pewnych zmian. Co nie zmienia faktu, że fajnie, że PoE 2 pod pewnym sensie może być taką ścianą na początku, nawet dla wyjadaczy PoE 1 to jest nawet coś, o czym Piotrek Maciejczak mówił, kiedy sam ograł Path of Exile 2 trochę, że kurczę, mimo tego ile nie ma godzin spędzonych w PoE 1, no to dwójka w tych pierwszych dwóch aktach dała mu dość spory wycisk. Twórcy skupili się też na tym, żeby przy okazji zmiany systemu walki dużo większy nacisk położyć na włożenie jak największej akcji oraz możliwości w ręce graczy. Było też trochę ostrze obusieczne, ponieważ z tego powodu niektóre klasy zaczęły tracić swoje class identity. Wiele razy zdarzyło się, że klasy nie spełniały oczekiwań twórców, uważali, że ich jakość odstawała zdecydowanie od wizji oraz nowych możliwości, jakie oferował Path of Exile 2, a co za tym idzie, wiele razy były przerabiane. Aktualnie wierzą, że wszystkie klasy prezentują naprawdę dobry poziom i mają nadzieję, że uda im się utrzymać ten poziom, tworząc brakujące ascendancje. Akurat, no kurczę, no nie będę ukłamywał, że to brzmi jak mega dobrze, bo fajnie widzieć coś takiego, że wiecie, nawet jeżeli jakaś klasa została stworzona, powiedzmy, na samym początku powstawania Path of Exile 2, no to jednak uznali, że kurczę, tak się nam rozwinęła ta gierka, że ta klasa teraz trochę odstaje, więc ją przerabiamy. To jest, mam wrażenie, coś, na co z kolei Last Epoch cierpi. Widać bardzo wyraźnie, które klasy powstały już kilka lat temu w Last Epochu, a które klasy dopiero tak naprawdę wraz z premierą gry zostały dorzucone. Widać różnicę poziomów i jeżeli dobrze rozumiem, to właśnie Jonathan Rogers stwierdził, że podobny przypadek zauważyli w Path of Exile, tylko po prostu oni poświęcili ten czas, żeby iterować te klasy, aż w końcu uznali, ok, ta klasa, która była stworzona dawno temu, w końcu doprowadziliśmy ją do poziomu, że jest w stanie robić fajne rzeczy w obecnym PoE.
A przechodząc już do samego tempa rozgrywki, to pojawiają się głosy i przy okazji wspomnę, że sam bardzo długo ten głos podzielałem swego czasu, że rozgrywka wydaje się być powolna. I twórcy mówią, że faktycznie na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, bo ludzie porównują to do możliwości w Path of Exile 1. Jednak przez to, ile nowych akcji gracz może podejmować w Path of Exile 2, takie spowolnienie rozgrywki wcale nie wpływa negatywnie na gameplay, bo realnie, mimo tego, że wizualnie może się wydawać gra wolniejsza, to w gruncie rzeczy w samej grze dzieje się dużo więcej. Gracz może podejmować o wiele więcej istotnych decyzji w tym czasie, wiele akcji można teraz przeprowadzać w tym samym czasie, jak na przykład atakowanie w trakcie chodzenia. Jednym z przykładów jest grający dziennikarz, który mówił o tym, że skill Rolling Slam pozwala na rolowanie i uderzanie przeciwników w tym samym czasie mele bronią. Dodatkowo w trakcie tego rola możesz zmieniać kierunek, w jakim się turla, że tak to ujmę. Będąc rangerem z kolei można się wychylać lekko do przodu podczas naciągania łuku i na papierze może to nie brzmi jakoś mega imponująco, ale osoba grająca zapewnia, że w trakcie gameplayu takie małe strategiczne akcje mają duże znaczenie. I będzie na tyle dużo akcji i decyzji do podjęcia, że o ile oglądanie gry może się wydawać powolne, tak samo podejmowanie tych decyzji w trakcie tej gry ma sprawić, że będziemy się czuli, że ciągle jesteśmy zajęci, ciągle musimy o czymś myśleć, ciągle mamy coś do roboty. Jonathan Rogers jako przykład podaje, że podczas robienia ataku z długim czasem animacji możemy anulować go rolem albo zmienić cel w trakcie trwania uderzenia. Starali się stworzyć kombat w taki sposób, aby nie było chwili, w której nie możesz nic zrobić, przez co tempo i akcja w grze są o wiele bardziej dynamiczne i płynne, właśnie po raz kolejny to podkreślają, niż może się wydawać, kiedy się ogląda tylko te gameplaye. Innym przykładem, jaki został podany, jest też Monk, który może triggerować wiele efektów poprzez używanie odpowiednich umiejętności na rzeczach, które przywołuje i w ten sposób chociażby może stakować na siebie różne buffy. Wspomnieli też również o kampanii. No ciężko było nie wspomnieć, kiedy zostało powiedziane to, że no w Early Accessie będziemy mieli tylko 3 akty, a reszta zostanie dopracowana. Tak jak wiemy, w Path of Exile 2 kampania ma mieć 6 aktów, ma być 100 obszarów. Każdy ten obszar ma być zakończony unikalnym bossem i warto też powiedzieć, że podobno każdy ten obszar również ma być unikalny. Ktoś się może zastanawiać ogólnie, ile czasu może zająć przejście aż tylu obszarów i zabicie aż tylu bossów, szczególnie, że gra, jeżeli chodzi o samą trudność przeciwników, może budzić wręcz Dark Soulsowe skojarzenia momentami. Jonathan powiedział, że na podstawie feedback z zamkniętej bety i analizowania danych z tej zamkniętej bety, gracze, którzy nie grali w Path of Exile 1, potrzebowali średnio aż 18 godzin, żeby ukończyć pierwsze 2 akty. I na podstawie tego zakładają, że aktualne przejście od aktu 1 do 6 zajmie między 40 a 50 godzin takiej osobie. Także daje to całkiem sporo czasu, jeżeli chodzi o dotarcie do endgame'u. I podejrzewam, że bardziej doświadczeni gracze dość mocno zetną ten czas, ale patrząc na to, że kampania ma się w pewnym sensie dynamicznie zmieniać między ligami, to wygląda na to, że same docieranie do endgame'u w nowych ligach będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. Również został poruszony pewien słoń w pokoju, nazwijmy to, jeżeli chodzi o Path of Exile 1, czyli dostępność dla nowych graczy, bo nawet ludzie, myślę, uwielbiający Path of Exile 1, zdają sobie doskonale sprawę z tego, że no przeżycia osoby, która dopiero co wchodzi w tę grę, która odpala ją po raz pierwszy, która nie miała z nią styczności, nie oglądała żadnych tutoriali, no to potrafi być gwałtownym przypierdoleniem głową w ścianę bez żadnej próby hamowania. Gra potrafi być po prostu nieco przytłaczająca. I w sumie nawet jak się większość czyta zdań, opinii w internecie, jak ludzie mówią o tym, dlaczego odbili się od Path of Exile 1, to nie mówią o tym, że dlatego, że nie wiem, że gameplay mi się nie podobał, albo że rozwój postaci był niesatysfakcjonujący. Nie, po prostu przytłaczała ich mnogość mechanik i fakt tego, że mieli wrażenie, że tak naprawdę zaczynając grę muszą nagle odpalać jakieś Excele, oglądać tutoriale na YouTubie, korzystać z third party stron, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje, żeby sensownie craftić, też nagle trzeba korzystać z third party strony, po prostu bardzo dużo rzeczy, które powinny dziać się w grze, dzieje się ich zdaniem poza grą, bo inaczej, jeżeli się tego nie robi, to gra po prostu przytłacza. PoE 2 pod tym względem ma być o wiele bardziej przystępne dla nowych graczy. Jednym z takich systemów ma być chociażby system rekomendujący odpowiednie umiejętności i gemy dla gracza i twórcy wręcz zachęcają, że jeżeli ktoś nie grał w Path of Exile 1 albo w ogóle w żadne hack and slashe, to żeby jak najbardziej użył tego systemu rekomendacji przy swoim pierwszym przejściu gry. Sam system można również pod siebie dostosowywać, bo nie dotyczy on tylko umiejętności i sami możemy ustawiać, pod jakimi aspektami gra ma nam w pewnym sensie podpowiadać i pomagać, a pod którymi sobie tego nie życzymy. Jednak dla tych, którzy boją się, że Path of Exile 2 może stać się przez to zbyt łatwe, to Jonathan zapewnia, że tworząc takie systemy mieli w głowie również graczy i wyjadaczy Path of Exile 1 i o ile chcą, aby nowi gracze mogli w nieco łatwiejszy sposób podejść do gry, to nie znaczy to, że systemy w tej grze samej w sobie
będą płytkie i banalne. Także gra nadal ma mieć pewne głębokie i momentami skomplikowane mechaniki, ale mają one być o wiele łatwiejsze do zrozumienia i przyswojenia. Tak zwane easy to learn, hard to master. Podobnie system gemów również w założeniu twórców jest teraz o wiele bardziej przystępny i łatwiejszy do zrozumienia oraz zarządzania. Ma też być specjalne pole na ekranie statystyk postaci, które pokazuje DPS postaci. Ta statystyka w odpowiedni sposób przelicza na podstawie innych statystyk gracza, aby po prostu łatwiej było ci zrozumieć jako graczowi, że ej dobra, jak zmieniam sobie te statystyki, to nagle mocniej napierdalam. Dodanych zostało wiele promptów, które oczywiście będzie można sobie wyłączyć, jak na przykład przypominajki o używaniu flasek oraz o robieniu dodży, no bo podobno sporo nowych graczy często o tym zapominało i ginęli w dziwne sposoby. Tak samo crafting zdaniem twórców był zrobiony w taki sposób, że żeby sensownie z niego korzystać, trzeba było korzystać z zewnętrznych źródeł i stron. Teraz chcą, aby wszystko, co się dzieje w Path of Exile 2, jak najbardziej i najdłużej zostawało w Path of Exile 2. Co się wydarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Chcą, abyś w samej grze mógł znaleźć wszystkie potrzebne informacje na temat systemów i ich działania, i tego, czego od nich oczekiwać. I nie znaczy to oczywiście, że odcinają się całkowicie od third party narzędzi, ale chcą, aby trzeba było na nich jak najmniej polegać i żebyś wręcz nie czuł przymusu, jak to było momentami w POE jedynce, że musisz ich używać, bo inaczej no nie dasz sobie rady. No i pod sam koniec praktycznie już wywiadu, na takie zamknięcie wywiadu, oczywiście został poruszony temat monetyzacji, ale tutaj myślę, że nie powiemy nic odkrywczego, ale może niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, jak będzie to wyglądało, ponieważ POE 1 oczywiście będzie cały czas wspierane po wyjściu Path of Exile 2 i najpewniej ligi tych dwóch gier będą wychodziły w taki sposób, aby się na siebie nie nakładać, jeżeli chodzi o datę wyjścia. No i twórcy zrobili tak z prostego powodu, ponieważ nie chcą, aby wytworzyły się dwa obozy graczy. Gracze POE 1 i gracze POE 2. Najpewniej oczywiście i tak się tak stanie, nie oszukujmy się, ale no twórcy chcą jakby zminimalizować ryzyko i skalę tego zjawiska najbardziej jak mogą od swojej strony. Dodatkowym krokiem, aby zminimalizować to rozdarcie właśnie, będzie połączenie modelu monetyzacji tak mocno, jak to tylko możliwe. I oczywiście, tak jak mówiłem, wiedzieliśmy o tym wcześniej, ale w komentarzach na YouTubie czy w internecie pojawiają się kwestie i ludzie pytają nadal o to, więc wspomnijmy o tym dla pewności. Większość przedmiotów z POE 1 będzie się przenosić do POE 2 i jeżeli coś też kupimy w POE 2, to będzie się to przenosić do POE 1, więc monetyzacja w POE 2 będzie robiona bardzo często z myślą, w jaki sposób dana rzecz, dany skin czy coś w tym stylu może się przenieść do POE 1, no bo oczywiście twórcy podkreślają, że ponownie chcą postawić całkowicie na kosmetyczne rzeczy, na skiny, a nie chcą mieć absolutnie żadnych rzeczy pay to win. I jestem ciekaw, czy jak oni mówią o tym pay to win, to jak oni traktują system staszów, bo no ciężko powiedzieć, że staszy to jest stricte system pay to win, ale nie zmienia to faktu, że to nie jest coś kosmetycznego, to jest jednak rzecz, którą kupujesz za prawdziwe pieniądze, która daje ci pewien benefit gameplayowy, no więc myślę, że niektórzy wręcz mogliby uznać to za element pay to win. Jestem ciekaw, bo w sumie chyba nie ma oficjalnej informacji na ten temat, czy za tym idzie w POE 2 stasze się pojawią, chociaż jeżeli się pojawią, no to ludzie z Path of Exile 1 pewnie zatrą rączki, no bo jeżeli jakieś stasze będą pełnić tę samą funkcję, no to zgodnie z zapewnieniami Grinding Gear Games, stasze z Path of Exile 1 powinny się przenieść w ten sposób do staszy Path of Exile 2. Czy całkowicie z tego pomysłu zrezygnują, czy całkowicie zostaną tylko i wyłącznie faktycznie przy kosmetycznych skinach, przy jakichś efektach do skilli, no i przy jakichś petach? Zobaczymy, czy faktycznie tak to będzie, czy może jednak pojawią się jakieś gameplayowe rzeczy. I co za tym idzie, w pewnym sensie można powiedzieć o takim rozwoju Path of Exile 1 i 2, no bo twórcy raz jeszcze to podkreślają, wręcz tak przypieczętowali to, że jak najbardziej chcą rozwijać Path of Exile nawet po wyjściu 2 i uważają, że jest to bardzo dobra decyzja. Już nawet nie patrząc tylko na lojalność i docenienie fanów Path of Exile 1 przez ten gest, świadomość tego, że POE 2 jest inną grą, za tym idzie, może nie przypaść wszystkim fanom jedynki do gustu, no to jeszcze samo zaangażowanie graczy pokazuje, że po prostu z Path of Exile 1 nie warto rezygnować. I Jonathan Rogers powiedział coś, o czym pewnie jeżeli ktoś śledzi POE 1, to wie doskonale, ale w ramach wystartowania najnowszej ligi okazało się, że został pobity rekord grających jednocześnie graczy w liczbie 350 tysięcy osób, co tak jak powiedziałem jest rekordem w ogóle całego Path of Exile. Więc pomimo upływu lat twórcy widzą i są wdzięczni, że społeczność graczy zebrana wokół gry ciągle w pewnym sensie ich zadziwia i ciągle rośnie. I nawet jeżeli nie odnajdą swojego domu, że tak to ujmę, Path of Exile 2, no to nie muszą się martwić o to, że ich dotychczasowy dom zostanie zniszczony. I tak naprawdę to wszystko, czego się póki co dowiedzieliśmy z tych wywiadów na temat Path of Exile 2, jeżeli chodzi o Tokyo Game Show. Oczywiście pojawiają się jakieś leaky, ludzie odkrywają, wiecie, nowe statystyki, tam chyba ogólnie ludzie mają niestety tylko 20 minut na pogranie przy tej buce, no to jest w sumie przy takiego rozmiarze eventu logiczne,
no bo jakby dali więcej czasu, to po prostu jedna osoba siedziała cały czas przy tej budce. No ale wiecie, pojawiają się jakieś leaky nowych rzeczy związanych ze skill tree, pokazują się jakieś nowe bazy, nowe statystyki, których nie było na przykład Path of Exile 1, więc jeżeli chodzi o takie przegrzebywanie sieci, pokazywanie takich smaczków, no do tego na pewno jest dużo więcej, no ale ja ze względu na mój wyjazd najpewniej nie zdążę tego zrobić. Zaraz w ogóle też jest kampecza Diablo 4. No i tak naprawdę to wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie będę was w dzisiejszym odcinku zapraszał na followowanie mojego Twitcha na Twitch TV Dartian Podłoga. Znaczy zaproszę, ale no raczej mnie już na nim nie znajdziecie, bo zaraz wyjeżdżam, ale followka zawsze możecie zostawić. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim. No głównie tak naprawdę chyba taką najciekawszą rzeczą, jaką się dowiedzieliśmy, to ten Early Access, to, że będzie faktycznie płatny. Będą 3 akty w Early Accessie, a nie tak jak początkowo zakładaliśmy 6 aktów, czy potem było to zmieniane na 5 aktów. No i tylko, jak to sami powiedzieli, będzie dostęp do części endgame'owego kontentu, a nie całego, więc z jednej strony to spoko, bo będzie coś takiego, że kiedy wyjdzie pełne Path of Exile 2, to nagle ludzie grający w Early Access też będą mieli do czynienia z nowymi rzeczami, których nie widzieli nigdy wcześniej, a nie, że w pewnym sensie muszą powtarzać wszystko to, co widzieli. Z drugiej strony, no wiadomo, że trochę szkoda, że nie będzie można się dość mocniej wbić w to Path of Exile podczas Early Accessu. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, na co czekacie, jeżeli chodzi o POA, a tymczasem to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian, bez odbioru.